I dzisiaj sobie wszyscy świetnie pospaliśmy, bardzo, bardzo długo wstaliśmy, jak to zawsze wszyscy mówią, naturalnie, naturalnie obudziliśmy się. O, to zimno jest okropne, z Miśkiem jesteśmy tacy opryszczkowi. No, jakkolwiek to brzmi, ale taka prawda. I dzisiaj wybieramy się, co prawda jesteśmy zaproszeni na grilla, ale ja nie wiem, jak to wyjdzie, chyba elektryczny będzie. Z tego względu, że jest tak paskudna pogoda, normalnie kurtki, normalnie ogrzewanie włączamy, bo jest zimno. Ja za chwilę wstawię pranie, również później trzeba ogrzewanie włączyć. Laura z nami nie jedzie niestety, bo dzisiaj i jutro pracuje. Słuchajcie, był ogromny pożar, szkoła artystyczna w Glasgow się paliła, ale się tak strasznie spaliła. Boże, straszny pożar, w nocy już usypiamy, Laura przybiegła, mamo, mamo, zobacz jak się pali, nie? I pokazuje mi zdjęcia. Pokazywała mi zdjęcia, bo znajomi byli w klubie właśnie na party w Glasgow i właśnie musieli wyjść na ulicę. No co jest strasznego, w ogóle to... Zawsze możesz wejść. Nie wlazł. Także za chwilę ja będę się kąpała, szykowała, chyba zrobię sobie full makijaż. No, muszę to zakryć, dlatego z bliska się nie pokazuję i nie nagrywam programów typu maseczkowo, czy pada? No, trochę. Ale tak fajnie. A zimno jest? Nie, no nie jest gorąco, ale tak... No, przyszedł, przyszedł jeszcze mój golasek, Laura już jest gotowa. Kto mu coś dał? No, gdzie jesteś? Mała mróweczka, mamuń, malutku mój. Kto tu jest taki mój? Wyspałeś się, kwiatuszku? Nie. Nie? A dzisiaj mogłeś sam wstać, nie? Cieszysz się? Jutro też chcesz sam wstać? Tak. No, okej. Okay. Trzeba dawać dzieciom miłości, prawda? Czy nie? Ała, ty byś wolał zamiast miłości batona, nie? Co? Czy loda? Co byś wolał? Miłość mamusiowa? Co? Miłość czy loda byś wolał? Dobra, kochani. Muszę naładować jak zwykle baterię. Zapraszam was na vloga. No się nie pokazywałam, tak w sensie, o, może tak, moje, a to też nie widać. Albo tak, ta spódniczka, nowa bluzeczka, dzisiaj ma debiut. Dzisiaj również Misiek wywiózł mi dużą porcję ciuchów, które oddałam. Pora pokupywać nowe. Kobieta zmienną jest, ja lubię zmieniać i stwierdziłam, że będę po prostu style mieszała i za każdym razem chcę wyglądać troszeczkę inaczej. Dzisiaj pani wiekowa, troszkę kobieta z gracją, starsza pani, adekwatnie do mojego wieku, z tego względu, że no bliżej 40. Oczywiście uważam, że 40 to coś złego. Myślę, że do 40 moja figura się zmieni i będę bardzo fajną, seksowną 40. Miejmy nadzieję. Teraz wybieram się do sklepu. Na szczęście prezent mam upatrzony. Wybieramy się do naszej przyjaciółki. Laura jest w pracy. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Jedziemy z moim bratem. Także pierw zajadę. O, strasznie to zimno wygląda. Może tak będę się chowała. Nie no, bez przesady. No mam zimno, no i nic z tym nie zrobię. Jak znacie jakieś sposoby domowe, no to dajcie znać, chętnie poczytam. Brzydko to wygląda. No i tak, opalenizna, bo mieliśmy piękną pogodę, teraz przez parę dni już mamy kiepsko. Kamery ze sobą nie biorę, pokażę wam co kupiłam, bo jeszcze muszę zajechać po chleb i takie rzeczy. No dobra, do zobaczenia później, robaczki. Co schowałeś? Zwykłe, nie, no to zwykłe mleko mi się już schował, takie dla dzieciaków. Takie niezwykłe. No dobra, już, no. Tutaj dwa, tutaj jutro jest dzień ojca, więc kupiłam nam takie ciasto, bo nie zdążę upiec. I lody takie inne.
jakieś tam fajniejsze. Patrz, jak ładnie wyglądają. Chleb dla mnie, dla Rasela, jedną paczkę chrupek tak na szybko. Raselowi nową szczoteczkę do zębów, bo tamta jest stara, brzydka i w ogóle. I tutaj mam prezent. A muszę wam pokazać, bo wymyśliłam takie... Ja daję prezenty przeważnie jakieś personalne. I zobaczcie. Nie chciałam, żeby było tam... Ładne? Ładne, nie? A na co to jest? Na drzwi? Don't lift us up when our wings are out to fly. O. Aha. Nice. To dotknij na drzwi? To. Gdzie chcę to dotknąć, bo to jest takiej blaszki, misiek. Co to? No, ładne? Mhm. Jak będziesz miał urodziny... To jest jak drugi raz byliśmy u niej, prawda? Tak, tak. No, to jest to zdjęcie. I taką... Czekoladę. Aha. Taki, no i taki prezencik i do tego kartkę. A to dla nas? To dla nas, taka. To jest twoja nowa szczoteczka. Nie na drogę, ojcena. O, i pies. Na drogę? Co? Raselku, jedziesz do Edynburga? Nie. No właśnie, na drogę nie trzeba jedzenia brać. Na jutro to jest. Jutro jest dzień ojca. Pamiętasz? Masz prezent. To nie jest na dzisiaj. Masz dla taty. To nie jest to na dzisiaj. Nie jest na dzisiaj. Masz dla taty? No, no to dobrze masz. Jeszcze i taka karteczka za chwilę szybko wypełnię i będzie, będziemy się zbierać. Oczywiście jesteśmy spóźnieni. A byłeś z psem? Tak. Zostawiamy klucz mamie, czy przyjedziemy na tą dziewiątą? No na dziewiątą też musimy wrócić. Nie wiem, jak chcesz, można zostawić klucze. Żeby... Po siódmej z psem poszła, nie? Czy nie? Nie wiem. Został właśnie. Teraz jeszcze trzecią i był, nie? No. Co, Badulinuś? Zapytamy. To trzeba by było zadzwonić do mamy. Dobra, kochani, ja się zbieram. Do zobaczenia później. Prawdopodobnie vlog będzie z dwóch dni. Z dzisiejszego i z jutrzejszego. Z tego względu, że w poniedziałek będzie znowu zakupowo. Widzicie, tak wyglądają moje zakupy. Co potrzebuję, kupuję. Reszta jest. Tu mam kiełbasę wyciągnię, to muszę ją schować, bo żeby blaki się nie ten... No i to by było na tyle. Dobra, do później. Jak wrócę, to się odezwę. A może zrobię takiego krótkiego vloga, żebyście nie mieli plątanych. A może wy napiszcie, jak wolicie. Ja wiem, jakbyście wy woleli, tak przeważnie robię. Jeżeli chodzi o to trzęsienie kamerą, to niestety nie jest w sposobności niekiedy nagrywać bez ruchu, bo jak idę, to samoczynnie... przestańcie wariować! Samoczynnie kamera lata i tego dla was zrobić nie mogę. Nie jestem youtuberką, która stawia kamerę i mówi do was, tylko trzymam ją zawsze w ręku. Niektóre filmiki są takie, że stawiam kamerę na statywie, ale takie mówione, no nie da się. Tak samo w plenerze nie da się, żeby ta kamera nie latała i musicie mi to wybaczyć i pisząc, że lata, że wam jest niedobrze, ja to rozumiem, bo ja oglądając to też przymykam troszeczkę oczy na to, jak to wygląda, z tego względu, że inaczej po prostu się nie da. Nie da się, bo mam zwykłe, najzwyklejsze programy, nie da się, bo trzymam w ręku, ręce drżą, czasami idę i po prostu nie jest to z mojej, jak to ktoś też wspomniał, ignorowania widzów, ignoracji na prośbę tego, co mówicie, tylko po prostu no, nie jestem w stanie tego zrobić, więc jeżeli nie jestem w stanie, to tego nie poprawię, tak i od razu tu mówię. Dlatego o, co mogę, to zmieniam. Są rzeczy, które też nie chcę zmienić, bo ktoś mi pisze, ej, zmień sobie brwi. No to nie zmienię tego, bo to są moje brwi. Ale jeżeli coś jest i co mogę zmienić, o, patrzcie, jak mi fajnie już te włosy są w końcu jaśniejsze i teraz jest okej. Co mogę zmienić, to zmieniam, co nie mogę, to nie zmieniam i mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, bo już jesteśmy spóźnieni. Buźka wielka, do miłego, papa. Sobie włosy i powiem wam, że teraz będzie kolacyjka. Mi się będzie robił. Przejechaliśmy. Jest dosyć późno. Poczekam, aż przestaniesz stukać. Już. Już.
Już przestał. To jest wredna, męska, chodząca istota. Nie chciałam tego powiedzieć. Idę, bo już mnie denerwuje. O, za bardzo. Będzie tym. Tak to jest. Co? O, moje dziecko. Moje dziecko mnie woła, też dopiero z pracy przyszło, wszystko boli. Drugi coś tam gada, potrzebuję urlop od nich. Uwaga, idę z kamerą. I wyłączę już. Włączam kamerę i cio na planie. Ta się denerwuje, ten mnie denerwuje, tamten. Nie rozbieraj się tu, stoję z kamerą, nagrywam. Cicho. Filmiki mi zablokują. To ja prowadziłam, więc ja nie piłam. Ty jesteś weirdo. O Jezu, muszę wziąć... Muszę przebrać. Tak? No dobrze, no, no przebierz. No, nie nagrywasz mnie, nie widać mnie, że jestem w majtkach. A, powiedziałem. Muszę wziąć tabletkę. Moje dziecko jest takie zmęczone, a moje dziecko jak jest zmęczone jest jeszcze bardziej gorzej jak ja. No, to prawda. A ja, jak jestem zmęczona, to też jestem ciężka. Oj, ciężka. Nie o wagę chodzi, no. Podobno ten charakter mój tyle waży. Tak słyszałam, takie wersje i... Flakuś, czekaj pani. Ojejciu. No tak, ojejciu, moja mordeczka. Babcia była u ciebie, tak? Była babcia? Nie jest jak babcia. Jak to nie? Przecież sama mówię. Babcia przyszła, wyjdzie tam, posiedzi z tobą, tak? Babcia była, siedziała godzinkę, żebyś sam nie był. No już pisała mi. To jest, mama to jest. A my z mamusią jedziemy niedługo. Jutro, nie jutro, kochani, nie, ale nie wiem, czy jutro coś będę nagrywać, bo jutro będzie dzień ojca, ale wiadomo, że będziemy tylko w gronie rodzinnym siedzieć i tak dalej. Znaczy we czwórkę w sensie. Co pan robi? Idź zobacz, co pan robi. Idź zobacz. Idź zobacz, co pan robi. Idź, coś do jedzenia robi. Powiem, żeby mi tu dał spokój. Było super, byliśmy na urodzinach, oglądaliśmy zdjęcia, byliśmy... A co ty zrobiłeś? Nie wolno przeskakiwać po łóżku. Grzeczny byłeś? Tak? Byłeś grzeczny? On jak już słyszy, byłeś grzeczny, to byłeś grzeczny, tak? Nic nie napsuciłeś, tak? Tak? Grzeczny byłeś? Jaki był piesek? O, jaki grzeczny był, tak? No dobra, tu chodź, nie skacz. No, grzeczny był, no. Tak? Byłeś grzeczny, tak? O, jaki piękny, grzeczny. I pani, jak piesek jest grzeczny, daje nagrodę, tak? O, jak pomalutku, pomalutku. Czy to było pomalutku? Chyba nie. Kochani, dziękuję ślicznie za uwagę tym, którzy poświęcają mi niesamowicie chciałam podziękować wszystkim, którzy poświęcają nam swój cenny czas. Plączy mi się język, jakbym to ja piła, ale nie. Uwierzcie mi, to ja prowadziłam, więc. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Bardzo. Bardzo, 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 bardzo mocno. Do zobaczenia w przyszłym filmiku, czyli już jutro. Buziaczki. Do zobaczenia o tej samej porze. Pa, pa.